W czwartek stało się coś ważnego w Warszawie. Tak, tak, tak. Samo podpalenie Piotra S. Na szczęście przeżył. Może będzie żył, jest nadzieja. Kim on jest dla pani? Nieprawdopodobnie mną wstrząsnęło to wydarzenie. Muszę powiedzieć, że naprawdę to bardzo mocno przeżyłam. I powiem panu dlaczego. Ja mam takie wrażenie, będzie mi trudno o tym mówić, ale ja mam takie wrażenie, że ludzie nie dokonują tego typu aktów tylko i wyłącznie dlatego, że czują tę beznadzieję, która dotyczy tego, co się dzieje dzisiaj w Polsce, jeśli chodzi o rządzącą partię, ale też dlatego, że my jako opozycja nie dajemy im nadziei. I ja to odczuwam jako taką osobistą odpowiedzialność. Moją i nas wszystkich. Znaczy, że nie ma lekarstwa na tę rozpacz. Nie stwarzamy im, nie dajemy im szansy myślenia o tym, że to się skończy, że to ma swój horyzont za te, powiedzmy, 2 lata i że potem Polska wróci do czegoś zupełnie normalnego i do dobrego rozwoju. Więc dla mnie to było coś, co mną naprawdę wstrząsnęło. Co by pani chciała Piotrowi S. powiedzieć? Przede wszystkim oczywiście życzyć mu, żeby jak najszybciej doszedł do zdrowia, co będzie bardzo trudne, bo jeśli jest to tak duży procent poparzonego ciała, to będzie to naprawdę bardzo trudne i na pewno bardzo długi proces. Ale chciałabym mu powiedzieć, że my jako opozycja naprawdę zrobimy wszystko, żeby nic takiego nigdy więcej się nie musiało powtórzyć. Jak pani widzi reakcję społeczeństwa, swoich kolegów, polityków, też mediów na tę sytuację, jakie ma pani refleksje? Ewidentnie mam poczucie, że to wydarzenie zostało przemilczane. Z naszej strony jest jakaś delikatność taka, która nie chcemy eskalować jakby takich wydarzeń i rozgrywać ich politycznie. Ale wydaje mi się, że naprawdę tego typu wydarzenia to nie są wydarzenia, obok których można przejść i nie powiedzieć o nich. I co z tym mamy zrobić? Czytać ten manifest, który przygotował pan Piotr i czytać go na serio. I naprawdę na serio potraktować to wszystko, co tam się znalazło. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.